Cmentarz żydowski w Katowicach został zdewastowany. Straty szacuje się na około 200 tysięcy złotych. Pośród kilkunastu zniszczonych przez wandali nagrobków są te zabytkowe i powojenne. Policja pracuje nad ustaleniem sprawców. Fatima Orlińska. Urządzili sobie imprezę na żydowskich nagrobkach. Dziś opiekunowie cmentarza żydowskiego w Katowicach liczą straty, do których doszło na skutek działania wandali. Popękane i poprzewracane macewy, pozostawione śmieci i kradzież narzędzi to bilans tego, co po sobie pozostawili. Ostatni raz podobny incydent w Katowicach miał miejsce kilka lat temu, choć do dewastacji cmentarzy żydowskich w regionie dochodziło kilkukrotnie. Sprawcy, to tak to wynika jakby z tego, co ustaliliśmy w przestrzeni cmentarza. Przeszli dwiema kwaterami, niszcząc wszystko po kolei, to co po drodze jakby na co natrafili, przewracając nagrobki, niektóre niszcząc doszczętnie. Kilkanaście nagrobków jest przewróconych. Są wszystkie nagrobki zabytkowe. Są dwa powojenne przewrócone, natomiast wszystkie pozostałe to są nagrobki wpisane do rejestru zabytków, ujęte jako całość tutaj, jakby ten kompleks nagrobny, więc nawet naprawa tych nagrobków będzie wiązała się z tutaj również decyzjami konserwatora, czyli jakby te koszty potencjalnie wzrastają. Więc wstępnie szacujemy ten koszt zniszczenia na 200 tysięcy złotych. Do dewastacji prawdopodobnie doszło w nocy z 15 na 16 lipca. Sprawą zajęła się katowicka policja. Zgromadzono materiał dowodowy, w tym zabezpieczono monitoring miejski. Sam cmentarz nie jest monitorowany, jednak na co dzień bramy zamknięte są na klucz. Wandale prawdopodobnie weszli przez mur. Czynności w sprawie prowadzą policjanci z pierwszego komisariatu i tutaj skierowali oni również wniosek do prokuratury, aby to postępowanie było objęte śledztwem. My przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków, kto zniszczy taki zabytek, to takiej osobie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd ponadto orzeka naprawienie takiej szkody lub nawiązkę do wartości uszkodzonego mienia. W najbliższy piątek, 21 lipca, odbędzie się społeczne porządkowanie cmentarza. Każdy, kto chciałby wesprzeć opiekunów, może przyjechać na miejsce od godziny 9. Zarządcy Kirkutu chcą zaapelować również do władz miasta o poszerzenie strefy monitoringu, by ten obejmował również cmentarz.